cześć, witajcie moi drodzy w 28 drabince z Mortal Kombat drabinki. Oczywiście wczoraj Shao Kahn no nie popisał się przed swoim Shao Kahnem. No niestety miałem pecha, przynajmniej był remis, ale on i tak wygrał. Dlatego ogólnie tak średnio mi się nim grało. Ale dzisiaj sobie zagramy Kenshin, ostatnią postacią z tych dodatkowych postaci. Oni tu już wszyscy odegrali swoją rolę na moim kanale, dlatego dzisiaj Kenshin opasko w czerwono-opaskowy bojownik. Kenshin. Ślepota oczywiście, ale mieczem potrafi władać. Zobaczymy, jak będzie potrafił władać mieczem, od tego zacznijmy. Pierwszy stawi czoło mu mistrz Raiden. Dobra, nie wiem czemu na niego zawsze mówię mistrz Raiden, po prostu tak z przyzwyczajenia, bo żem z 5 razy chyba przeszedł story moda. Dlatego nazywam go mistrzem Raidenem. Zobaczymy, jaki Kenshin będzie dobry. Chciałbym tutaj dużo korzystać z tych duchowych nocy. Mocy. Dobra, trochę się tutaj wiecie. Ty, panie. Ło. No nie pozbiera się koleś. A jak dostał. Jak dostał. Nie no, Kenshin Pro. Nawet mu nie dam dotrzeć. Nie ma nawet takiej mowy. Trafił mnie fireballem swoim. Właściwie to thunderballem. Ale dobra, dostał za swoje. Teraz myśli. Pomyślał sobie życzenie. Pewnie wiem, jakie jest jego życzenie. No nie zbliży się do mnie, synek. Ja się trochę może odsunę. No koleś się nie pozbiera, no. Takiego dostanie kopa. Dobre. Ty. Nie pozwalaj sobie pan za bardzo. Dobra, on już to swoje zrobił. Teraz Mortal Kombatowy Fatality. O Boże, to trochę będzie dziwne. A może jakiś inny, takie na szybko, szybko, bo ten pierwszy jest jakiś ruski. Aha. Aj, nie zdążyłem. Chciałem zrobić tego drugiego, ale Kenshin na pierwszego dziwnego fatala. Dobra, wbił miecz. To znaczy, że nie jest jeszcze taki ślepy. Na jakiego wygląda? A raczej nie wygląda na widomego. Cyber Sub-Zero. Dawno z nim nie walczyliśmy. Zobaczymy, jak się spisze. Halo? Mortal Kombacie, pobudka. Nie wiem, co on robi. Dobra. Zobaczymy, może jeszcze jakieś inne triksy są. Ty. A, dobre kombo. On się do mnie nie zbliży, spokojnie. A, jak dostał. Dobra, on tylko tyle zrobił, co? Nie! Użyłeś mnie! Masz! A tak miało być epicko, tak go wypieprzyć w powietrze i jeszcze ciachnąć mu X-Raya. Nie! Muszę zawsze failować. Dobra. Dobra.
O Boże. A dobra, co mi tam oberwi się tym X-rayem pieprzonym. Trudno. Trudno się mówi. Dobra, zamroził mnie. Suwaj się. A, dobrego kombosa dostał. Tak. To se możesz zrobić. Dobra. Czekaj, nie tak, to inaczej. Popatrzę jeszcze raz. Ma być odskok. Dobra. Jest, udało się. A czy my co mu zrobimy? Już wiemy chyba w sumie. Wow, ale odepchnięcie i pociechnięcie. Dobre, ninjo, dobre. Teraz to, żeś dał czadu. Tak śmiesznie trochę wygląda, bez tych oczów. Ale to jest w końcu Kenshi. Kolejny Smoke. Tak, postać mojego kolegi, z którym chyba widzieliście Team Ladera. Dobrze mi nawet grał. Dobra. Ty patrz, trafił mnie. Nie ma. No stary, no nie podbierasz się. Ale ten też naprawdę ciśnie po całości. I znowu mi się oberwie X-rayem. Tak, oberwie mi się. A za co? Za to, że dostanę w buta w mordę. O nie. Nie pozbierasz się, kolego. Ty gnido. O nie. Chodź tu. No chodź tu. O nie, 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 nie. Ja tak się nie będę bawił. Przestań się bronić. Się dalej będzie bronił. Jest! Trafiłem! Cniemy szmaciarza! A jak dostał! Dobrze. Prawie byłoby blisko, byśmy to przegrali. Dlatego próbuję się teraz bawić Kenshi i jego tricksami. Okej, widzę, że już tutaj kombinuję. Jak dostał po jajko. Dobra. Ty patrz, jaki dobry. O ty gnido. Teraz ci się pozbiera. O nie, 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 nie. Tak się nie będziemy bawić. Użyłeś. O nie, 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 nie. A masz. I już po tobie. Dostajesz z rękojeścia po nosie i cięcie. Dobra. I jeszcze raz, bo tamtego fatala to ja nie ogarnę go. Wiem. Pięknie. Jep. Pięknie, Kenshi. Kenshi wins. O! Tam coś ma. Jakieś oko, widzę.
Bo mu tam smok podarł trochę opaskę. Ma tam oczy jednak. To dobrze. Tylko nie wiadomo jeszcze jakie oczy. Kolejnym będzie Kung Lao, który dostanie mu się. Ale on jest chyba widomy, nie? Bo sam już nie wiem w sumie. No ty! O, nieładnie, nieładnie tak. Ja sobie będę za ten czas ładował X-Raya, kiedy on będzie się bawił. O, o. Ty, tak nieładnie. Dobra, widzę, że już naprawdę ładnie się rozgrzał. Nie! Jaki fail! Kurde. Ten to też naprawdę czasami potrafi dowalić do pieca. Wynocha mi stamtąd. Kurde. Gleba! Nie ma wstawania. A jednak. Zobaczymy jaki będziesz taki mocny. Że się już naprawdę nakoksił. Dobra. No chodź. Kurde, złapał mnie. Dobre. O patrz, bawi się ze mną. Nie, lepiej już się z nim nie ślimaczyć. Patrz, ten synek jeszcze mnie wykończy. Kurde, uważać, uważać. O-o. Kurde. Jest! Kurde. Doskonale, Kenshi. Jeszcze trochę by cię sponiewierał, synek. Tniesz go! Tak jest. O, pięknie. Doskonała robota. Trochę ran odniosłeś, przyznam szczerze, ale pilnuj się już teraz, bo będziesz miał coraz trudniejszych przeciwników. Kitana. Kitana duże cyce. Trzeba uważać. Jeszcze ma wachlarze, to już w ogóle. Tak epicko. Wow, jak ostro. Spokojnie. Ej, jaka spamerka! A, teraz zrobiła co trzeba. No ona to już naprawdę chyba przesadza. O kurde. Aj, zbrejkowałem to, a tak nie miało być. Wow.
No chodź, 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 chodź. Złożyła się fajnie do ataku. Dobrze. A! Dobre, dobre. Może tym razem nie użyłeś X-Raya, ale to akurat było dobre. No i padnie znowu nasza słodka Titana. Chodź tu. Czego się boisz? Ty, kobieto, sobie nie pozwalaj. No nie da rady, no już mam nad nią władzę. Życzę jej powodzenia. O kurde, w końcu zrobiła co trzeba. O. Ej, pani się w głowie nie poprzewracało? Zaraz jej tak kliknę. Ja nie mogę, jeszcze zawalił X-Raya. Dobra, trudno. Ale przynajmniej się tak pozbędziemy tą litą cuczkę. Tniemy ją na kawałki. Właściwie odepchniemy mocą Jedi. I tak ona skończy. Kenshi, no luzak zabijasz, bardzo dobrze. I tak ma być. Inaczej nie dasz rady sobie z nikim. Może Shao Kahna pokonasz dzisiaj. Może będziesz tym jedynym. Ermac, cholera jasna, będzie problem. A Ermac naprawdę też jest napakowany. Ma też jakieś moce telekinetyczne. Więc mamy problem. Dobre. Ty. Fuck. Dobre. Nie ma. No podejdź tu. No. Taki kozak. Kurde, on tu nie podejdzie. Nie! O! Kurde, widzę, że się wkurzył. Dobra, może teraz już trochę wiecie. Nie! Chciałem z nim już normalnie walczyć, ale widzę, że on już. Kurde, przewidział mnie. Aj, zawaliłeś to, Kenshi. Teraz masz się wziąć do roboty. Mówiłem ci coś przed chwilą. Nie masz. Masz się teraz już ogarnąć. Coraz trudniejsi przeciwnicy. A ty co? A ty co odwalasz? Za długo byłeś na luzie. Dobrze. Dobre. Tego cię uczyłem. Dobra. Facet się ciągle broni. Ale teraz zaczął działać. Kurde, synek. Jak dostał. I co? I jak się czujesz? A jak dostał! Pięknie! No to teraz to już po prostu ma przeklapane ode mnie. Teraz to już ma czarną mordę. Ty patrz. Nie ma. Tylko tyle. Ermac. Kurde.
Cniemy, ciula. Teraz mnie pozwolę na wygraną. Dobrze, zeszło coś życia. Jak dostał. No teraz się już nie pozbiera. Nara, nara. Dobrze. No brawa, brawa, brawa. Kończymy z tobą. Byłeś blisko, ale nie ze mną takie numery. Szmaciarzu. Tam masz lecieć, dokładnie. Pa, pa. No i tyle z niego zostało. Akenshi znowu odniósł zwycięstwo. Ledwie, powiedziałbym. Ledwie, ale się udało. Kolejna, przepraszam. Sonya Blade. Znowu ta sama arena, tylko że w dzień tym razem. No to fajnie. Zobaczymy, jak sobie poradzi nasza Sonka. Ja! Też umiem takie triksy. Kurde, słabi ludzko. O, 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 proszę, pokazała. Kopa dała. O kurde, co ona zrobiła? No podejdź tu, podejdź to. Podejdź tu. Nie zrobi tego. Dobra, gleba. Panienko. Mamy jeszcze X-Raya, to do wykorzystania będzie. Chyba, że użyję breaka. No chodź tu. A, no nie trafi. Nie! Za późno już było, Kenshi. Jak mogłeś? Zawiodłeś mnie. Wiesz o tym. No ja mogę sobie tak ładować cały dzień tego X-Raya, no. Ty, ciulu. Panieńska ciulko. O ty. Ty! Jak ona? Ej nie. Ona jest jakaś posrana. O kurde. Jeszcze od niej dostanie takie pitul. Dobra. Aj, co ty zrobiłeś? Co? Jak to możliwe? Jak ona jest... O, nie, 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 damy ci teraz już forów. Się teraz wkurzyłem. Ale ona mnie sobie powiata. Kurde. O, ty. Ty, 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 ty. Kurde, ona po mnie jedzie. Dobrze, o to chodziło. Nie, zaraz mnie zniszczy. Dobra. Nie ma, ja jej nie dam. No proszę cię, nie teraz. Boże, naprawdę! Ta kobieta cię zniszczyła właśnie. Gratuluję. Ja ci dam misję zakończona. Odsłani jej te. Nie. A czemu? Bo nie ma. Bo nie ma cenzoru. Znaczy jest cenzur. Kurde, co ja pieprzę. To przez nią, kurde, się wkurzyłem teraz. O nie, 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 nie. Teraz to taki go... Nie, no co ma... Ty! Ona teraz, kurde, stała z bitaka. Kurde, ja jej dam. Ja jej dam.
Kurde, już zabrała mi pół życia, dopiero minęło chyba z 15 sekund. Nie, nie wkurzajcie mnie już lepiej. Kenshi, idioto! No patrz co ona z tą zrobiła. X-ray, X-ray, dobrze. No ale to i tak gówno dało, ona mnie zniszczy. No, wiedziałem, że to zrobi! Uważaj przy łóżku, żebyś naprawdę nie miała, kurde, takiego podjara. Skacze jej ten nieśmiertelnik, jakby, nie wiem, podjarała się rzeczywiście czymś. No, 6 combo, tak ma być. Już tak nie będziesz mnie pojeżdżać. Nie tym razem. Nie ma! Teraz ja mam władzę nad tobą. Cichutko, cichutko. Będzie flawless? Nie będzie, kurde! Suka, posrana. Jeb. Gleba ci do dupy. Powiem, że jestem już zrajczowany powoli. Kurde, nie. Co ty robisz? No nie, po co żeś się tam złożył do niej, dobrze. Zaraz ją wyciszymy. Zmutujemy ją porządnie. Dobrze. Nie! Kurwa! Jak dostała? Nie, proszę cię. Żebyś tego teraz nie zawalił. Dobrze. Już jest skończona. Tak jest. Potnij tą szmatę. Tak. Jak się teraz czujesz, baby? Tak? Tak się czułem ja przed chwilą. A teraz masz. O, żrygus. Kenshi. Doskonale. Kenshi, czemu żeś tego wcześniej zrobił? Normalnie cię zamorduję przy kolejnej walce z Shang Tsungiem. Masz z nim walczyć już. A jak nie dojdziesz dalej, to skończymy odcinek, bo mi się nie chce tego ciągnąć w nieskończoność. Dobra, musiałem zrobić cięcie, bo limit czasowy by się skończył. Dobra, stary parku, kończymy z tobą. Kurde, to mnie to zaraz... O, Cyrax przyszedł. Ale przecież on nie był dzisiaj zaproszony na imprezę. Ty, ale... Walczyć tu jeszcze umie. Kurde. Dobra, nie, tutaj nie ma co się opieprzać. Jest, dobrze. Dobrze mu tak. Dobrze pocięty. Ty, ej. O kurde, muszę uważać. Tak jest. To jest prawdziwy Kenshi, a to jest podruba tania. Tak jest. Takiś kozak, o, skończyło mu się, wyczerpał się. Znowu. Ty, jaki spamer. Kurde, no teraz ma przewagę nade mną. Nie ma.
Kurde, no zdałeś mu się znowu. Dobrze, zbrejkowane. Nie, nie tym razem. Nie tym razem. O kurde, Freddy Krueger. Co ty tu robisz? Dobrze. I podcinamy naszego Freddy'ego Kruegera jako Shao Kahna, Shang Tsunga. Tam już, tam idziesz dokładnie. Tam jest twoje miejsce i jesteś pocięty, idioto. O kurde, ale teraz po twarzy dostał ładnie. To znaczy, że już z nim będzie coraz gorzej. Tam następny będzie chyba Kintaro, nie? Tak, znowu Kintaro. Czyli historia się powtarza. Tym razem gramy tylko Kenshin, nie Shao Kahnem, jak to było wczoraj. Okej, dobra. Co my tu z tobą zrobimy? O Boże. Znowu cię podpalano, kurde. Ej, no co to za spam? Panie. Masz tutaj. Nażryj się. O, kurde. Dobrze. O, ty. Kurde, unik. Nie no, nie będziemy się z nim bawić, bo on to nas zaraz zmiażdży. Po całości. Ej, jaki spam! No i mnie wykończył. No i super, zajebiście. Jak to przegram, no to kończymy. Bo nie chce mi się do Shao Kahna w sumie. No fajnie. Jak nie jeden tańczy, to drugi robi jakieś skoki. Nie wiadomo jakie. Ej, jaki spam, może jeszcze raz, może jeszcze raz. O, teraz to mi kurde z piąski. Kurde. Dobrze. O to chodziło. Tak jest. Tak, poczuł to. Ja też to poczułem. Kurde, nie. Jak ja to przegram, to koniec ze mną będzie. Tak jest, remis jeszcze. Kenshin się nie poddaje. Zobaczymy, co się dalej stanie. Może to wygramy, może to przegramy, zobaczymy. Aha, oczywiście zaczyna od podpalenia. Od rzutu też. Dobrze. Naprawdę. A, dostał. Pięknie. Kurde. O-o. Uwaga, uwaga. Dobra, odskoki. Dobrze. Kurde. Ty, no uważaj. Nie! Kurde!
Dobrze, trudno. W dupie to już mam. Możesz mnie bić, sucze. Kończymy już odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 28 drabinki z Mortal Kombata. Sorry, że nie dokończę tego, bo to by jeszcze czasu mi zabrało. Oceńcie, skomentujcie i zasubskrybujcie. I popatrzcie, co on jeszcze ze mną zrobi. No co, kozaczysz, tak, bo mnie zabiłeś. Udało ci się, 53% HP mi zabrać, no. Gratuluję ci. No, nawet mordy już nie widać. Dobra. Trzymajcie się, na razie, do następnych drabinek. Yo!